53, 2 się wstrzymało. Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W 6. poprawce do artykułu 6 ustawy nowelizowanej Senat proponuje zmiany w ustępie 6 oraz skreślenie ustępu 3 i 7. Z poprawką tą łączy się 7. poprawka. Nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 6 i 7, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 448 posłów, 273 za, przeciw 174, 1 się wstrzymał. Sejm poprawki odrzucił bezwzględną większością głosów. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 22 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1643 i 1651. Proszę pana posła Piotra Saka o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Na mocy artykułu 54 ust. 3 regulaminu Sejmu niniejszym przedstawiam w sposób esencjonalny i sumienialny sprawozdanie komisji. To też wnioskuję o odrzucenie poprawek 1, 2, 6, a pozostałe przyjęcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. W pierwszej poprawce do artykułu 41 ustawy Kodeks karny wnioskodawcy proponują zmianę wprowadzenia do wyliczenia paragrafu 1aa. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem pierwszej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 446 posłów, 241 za, 205 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W drugiej poprawce do artykułu 41 ustawy Kodeks karny wnioskodawcy proponują zmiany w paragrafach 1aa i 1ab. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem drugiej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 448 posłów, 231 za, 217 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W trzeciej poprawce Senat proponuje m.in. zmianę w artykule 25 ustawy o partiach politycznych. Z poprawką tą łączy się poprawka 5, nad nimi głosować będziemy łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek 3 i 5, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 444 posłów, nikt nie był za, przeciw 444, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawki przyjął. W czwartej poprawce do m.in. artykułu 34 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Senat proponuje nowe brzmienie punktu 12. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem czwartej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 448 posłów, nikt nie był za, przeciw 448, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. W szóstej poprawce Senat proponuje skreślić artykuł 11 ustawy nowelizującej. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem szóstej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 448 posłów, 231 za, 217 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W siódmej poprawce Senat proponuje zmianę przepisu o wejściu w życie ustawy. Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem siódmej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, 1 za, przeciw 446, nikt się nie wstrzymał. Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów poprawkę przyjął. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 23 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1641 i 1667. Proszę pana posła Jerzego Bieleckiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o
uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw z druku 1641. Pani marszałek skierowała do komisji 11 października 2021 roku uchwałę Senatu, która zawierała 3 poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie pierwszej poprawki i przyjęcie drugiej i trzeciej, w tym, że drugą i trzecią proponuję głosować łącznie. Dziękuję panie pośle. Głosować będziemy zgodnie z zasadami stosowanymi w poprzednim punkcie porządku dziennego. W pierwszej poprawce do artykułu 45 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego Senat proponuje nadanie nowego brzmienia ustępom od 2 do 4 oraz zmiany w ustępie 5. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Głosujemy. Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem pierwszej poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 448 posłów, 231 za, 217 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm odrzucił poprawkę bezwzględną większością głosów. W poprawce drugiej Senat proponuje dodanie artykułu 4a w ustawie nowelizującej. Z poprawką dołączy się poprawka trzecia.